Hej wszystkim, tu Mary Kayden i witam was bardzo serdecznie w grze Don't Starve Together. Postanowiłam rozpocząć razem z moimi dzielnymi i wspaniałymi towarzyszkami zupełnie nową przygodę w nowym, tajemniczym i niebezpiecznym świecie Don't Starve'a. Ja w Don't Starve'a nie grałam zbyt wiele, żeby nie powiedzieć, że nie grałam w niego praktycznie wcale, bo rok temu grałam w niego chyba przez godzinę i potem już w ogóle nie wracałam do tej gry. Natomiast teraz postanowiłam dać jej drugą szansę w takiej właśnie wspólnej rozgrywce. Więc ja jestem w tej grze nowa, można tak powiedzieć. No, trzeba tak powiedzieć, jestem w tej grze nowa. Wielu rzeczy nie wiem, bo Don't Starve jest dosyć taką obszerną grą, w której warto znać różne rzeczy, warto wiedzieć jak pewne sytuacje działają na inne, jak pewne przedmioty działają na inne. No w ogóle tutaj warto mieć dosyć obszerną wiedzę, ja na razie jej nie posiadam, ponieważ dopiero zaczynam, także proszę na mnie nie krzyczeć, proszę mnie nie bić, jeśli nie będę czegoś wiedziała, no bo to jest naturalne, to są dopiero moje początki. Ale jak już mówiłam, nie jestem tutaj sama, także jest spora szansa na to, że przeżyję trochę dłużej niż jeden dzień, może nawet dłużej niż dwa dni, ponieważ jest ze mną Tula. Witam wszystkich z tej strony, Tula. Oraz Asia. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie, Asia z tej strony. Asia, podobnie jak ja, nie grała w Don't Starve'a zbyt długo, może troszeczkę więcej ode mnie, ale też jest to dla niej raczej nowa gra. A Tula, jak pewnie możecie zobaczyć po jej kanale, w Don't Starve'a grała już sporo, także no niewątpliwie z nas wszystkich zna się tutaj najlepiej. I świat gry ma już opanowany, także na pewno będziemy obie tutaj liczyć na jej wiedzę, na jej pomoc i będzie musiała znosić nasze początkowe lamienie. Mam nadzieję, że w trójkę jakoś sobie damy radę. Także w Tuli tutaj obie pokładamy dużą nadzieję. Może wam jeszcze pokażę nasze postaci. Zresztą moją widzicie cały czas na ekranie tutaj na początku. Nazywa się Macy i jest to taka... ja bym powiedziała, że to jest taka elfia... księżniczka księżyca lub elfia boginka księżyca. W każdym razie ona ma takie fajne umiejętności, że w nocy ma taką księżycową poświatę dookoła siebie, dzięki czemu noc nie jest jej taka straszna oraz nie boją się jej króliczki, przez co nie uciekają przed nią, dzięki czemu może ona je łatwo upolować. Co jest, jakby się tak zastanowić, trochę straszne, bo wykorzystuje zaufanie tych biednych króliczków po to, żeby je upolować. No ale cóż, świat Don't Starve jest brutalny. Musimy to robić, żeby przetrwać, także nie jest źle. Natomiast postać Tuli prezentuje się tak. Jest to San. I z tego co wiem, ona może wytwarzać różne specjalne przedmioty. I jeszcze postać Asi. Jest to Sparkle, taka sezonowa wróżka, która w dzień nie spada jej głód, a właśnie wraz z porami roku zmienia swój wygląd, także to wydaje mi się dosyć ciekawe. Ogólnie wszystkie nasze postaci starałyśmy się wybrać właśnie jak najciekawsze, także mam nadzieję, że je polubicie i że wam się spodobają. A tymczasem przechodzimy już do rozgrywki. Dobra dziewczyny, no to jesteśmy. Jak się wszystkie ruszyły. Nie, rozeszły się, że niby takie, wiesz, obeznane w tej grze, w ogóle nie. Ja szukam trawy, wiem, ja biorę, słuchajcie, ja biorę tak, po drodze wszystko zbieram, zbieram kwiatki, zbieram nawianek oczywiście. O. I... najlepiej jakby każda troszeczkę zadbała o swoje jedzenie, bo jesteśmy we no trzy. Ja już mam nasionka, no. Mam marchewkę. Dwie marchewki. Jesteśmy we trzy, ale świat jest jeden, także wiecie. Ale, kto pierwszy, ten lepszy. Asia jest wegetarianką. Ja jestem wegetarianką, tak. Także ja tylko... Także całe mięso zostaje dla mnie i dla Tuli. Jej! Tak, ja to prawda i Asia nie musi jeść w ciągu dnia, bo jej rośnie głód. To jest taka, ona bierze po prostu jedzenie, wiecie, z powietrza. Tak. Oddycha. Tak. Ojej, co to i jest? I rośnie jedzenie. Teza, nie? Tam chyba pisało coś. A jeszcze chciałam powiedzieć, że... to jest marmur. Można go... wzięłam kwiatka. Nie zbieraj tych kwiatków. Nie? Nie, bo one zabierają poczytalność. Czekaj, a ja mam je ze sobą? Dark... przede wszystkim, kochane moje, zbieramy sobie flinta, by zrobić sobie... już mam. Ognicho, nie? Ja ognicho, zrobię... ale żeby zrobić sobie siekierkę. No to ja już mam i ściąć drzewo. Dobrze. Więc ścinamy drzewo. Ja tutaj będę troszeczkę, wiecie, dowodzić, bo no jakby to powiedzieć, ja mam troszeczkę godzin przegrane i chyba najbardziej ogarniam grę. Dziewczyny, nie chcesz się pochwalić ile? Nie. Dziewczyny, mam zamiar podłużyć, że moi widzowie wiedzą, ile ja mam przegrane. Dobrze, więc... to ja powiem, że ja grałam 59 minut.
do tej pory i to było rok temu. Trochę z Gosią tam, przyznaję, poćwiczyłam. No, tak. To ja tu jestem ten, one miały jakieś tajne ćwiczenia. Nie, no. Tajne korepetycje brałaś, ładnie, tak. Ładnie. Pytałam się dużo Gosi, nie? Co... Znaczy, wiecie, ja Mary poznałam przed odcinkiem, więc no my nie rozmawiałyśmy wcześniej, a z Asią się przyjaźnimy już od dłuższego czasu i rozmawiamy codziennie, więc jakby łatwiej nam było się. No tak. Mam wziąć szkielet? Możesz wziąć, on tam coś będzie miał. Nie szkielet, tylko obok chyba coś leży, co? Nie leży, a szkieleta nie mogę wziąć. Chodźcie tutaj dziewczyny, coś wam pokażę. Ja nie wiem, w którą stronę do ciebie iść. Nie macie tych znaczników? Musicie mieć. Nie, za daleko cię mam. Za daleko jesteś, wiesz? I mi... O dobra, ciebie widzę, no to ale chodź, nie widzę Asi. U góry, zaraz zejdę. Czekajcie, wezmę jeszcze jagódki. Chciałam sobie wianek zrobić, żeby mi poczytalność... Czekaj, jeszcze tutaj po drodze, co to jest? To jest nasionko? Pięć kwiatów. A grzyby czerwone się do czegoś nadają? Nie, na razie nie, bo jeżeli tak sobie zjesz, to on ci zabierze zdrowie. On jest dobrym wypełnieniem do garnka, jak już będziemy miały garnek. Dobra, jestem. I co? No Asia! O, słuchajcie, widzimy się rano. Gdzieś polazłam w cholerę. Ja tu w ogóle miałam powiedzieć na samym początku, tak jak już Gosi mówiłam, że ja tutaj do wszystkich Don Starwowiczów się zwracam, że was bardzo gorąco przepraszam za tą rozgrywkę po prostu dzisiejszą. Asia jest w miarę ogarnięta, ja już ją... Dobra. Ostatnio chciałam kupę, chciałam tylko kupę, słuchajcie, i mnie bawoły zabiły. No. Zobacz, Mary, tego nie podnosimy, bo... Tego? Przecież tą różdżkę. Firestar, no. Pojawią się psiury, więc na razie to zostawmy, ale... Dobra. Ona jest na mapie? O. Jest, chyba. Nasionka. Wiecie co, ja już sobie ognicho zrobiłam. A to jest... Zdrowie i... Te jagody są dobre. Tak, ale ci zabrałam, weź sobie... Właśnie, bada. Gdzie ja chcę iść, to ty ten. Jagódki możemy, słuchajcie, dziewczyny, zbierać, bo jagody odrastają, tak? Tak? Gdzie noc. A co to jest? To jest tunel. Robacie tunel. Okej. Okay. Tak, nadmienić, że świecę w nocy. Mary świeci w nocy. A teraz sobie zobaczcie, jak mi głód szybko teraz w nocy ten spada. I słuchajcie, my oczywiście wszystkie nagrywamy i u każdej z nas będzie jakby... O, dlatego widzicie, słyszycie, że ja gadam wam marchewki o tym. Się gotuje? Tam o tak, wszystko tak. Możesz przygotować. Marchewki, jagody. Czekamy. Wianek, czekaj, cztery. Jak ci gotuj, bo dadzą ci więcej. A jeśli chodzi o marchewki, jeśli chodzi o głód, to surowe dają tyle samo, co przepieczone, ale dają więcej zdrowia, gdy przepieczesz. Aha. Więc generalnie... Ja mam maksymalny głód 150 chyba. No to masz sporo. Zobaczcie, jaka ona jest. Teraz mam... O jedzeniu. One tam gadają o czymś. Ja tu my sobie gotujemy, a ty nie wiem. Mój elfik jest piękny. No, poszło. Stoję przy tym. A Dark... Ja tylko jeszcze tak szybko... O, już jest dzień. Dobra. Właśnie Mary świeci w nocy, jak widzicie. I jeżeli znajdziemy sobie wannę... O, jest tutaj, chodź Marysia. Oj, coś Mary. Mi wypadło. Czekaj, już idę. Marycha. Nie szkodzi. Czekaj, coś mi wypadło, chciałam to wziąć, no. Przyszli. Mary boją się króliczki, dlatego Mary tutaj będzie nas zaopatrzyć. Wykorzystuję. A czekaj, bo Flinta znalazłam. To jest straszne. Weź tego Flinta. Masz Mary siekierę już, bo tu mam, leży. Mam. Ale to możesz sobie wziąć. Czekaj, jak ja tam wyglądam, to tak, znajdujemy jakieś losowe przedmioty. Gdzie są te króliczki? Tu są ich norki, ale ich nie ma. Ale nie ma. Ojej, a indyk? Indyk się pojawia, gdy na przykład zbieramy więcej jagód. Mogę go zabić? Czy on jest groźny? Spróbuj. Pięknie! Uhu, zabiłam Indora! Siekierą? Siekierą go pogłaskałaś? Pogłaskałaś go siekierą? Tak. Ja tak trochę się źle z tym czuję, bo niby jestem takim elfem przyjaznym przyrodzie, ale wykorzystuję naiwność tych króliczków. No. Tak. Tam. Gosia już jest, słuchajcie, tutaj zahartowana. No, ona już nie ma takich uczuć do króliczków. No, odporniłam się. Takich zdrowek nie ścinamy, bo ona widzisz, jeszcze nie to? Jest duże, tak. Aha. Najlepiej ścinać już takie duże, tak? Bo mam trzy takie jak to, co teraz ścinam. Ja widzę w ogóle, nie ma szans, nie widzę. Muszę pamiętać o... Nie wiem, jakie to jest together, jak Asia, ty się oddzielasz. No poszłam, no i... A gdzie jesteście? Jesteście na dole, w prawym rogu? Nie widzę, zaraz pójdę. Nie, Mary, tylko nie. Ale bo ja spację i ona miała szyszkę wziąć. Ona zaczęła robić. Cicho, mam, dobra, żart. A powiedz te... Spalinie się... To się do czegoś przydaje? Tak. No to... tu jest ta różdżka od tych psów. Co? Do czego? Ej, ptasiu tu jest! Gdzieś pewnie jajko zostawił. Wziąć mu jajko! Nie. Nie ma jajka. O, jest króliczek, chodź Mary. Okej. Okay. Tam jest więcej. Zobaczcie. O, złoto. Ty. Zabijaj. Wow. Mamy mięcho.
Asiu! Chodź, idziemy do Asi, bo ona tam... Czekaj, się... bo jeszcze jeden. Nie, już uciekłam. Job. No. A Asia jest wegetarianką, słuchajcie, więc nie będzie nam zabierać mięsa. Jest, o. No, już Asi Elfik zmienia wygląd podczas pół roku, więc zimą będzie przepiękna, wiosną jeszcze ładniejsza. Lato też fajnie wygląda, nie? I ostatnie jeszcze... I tutaj są żaby. Na żaby uważamy, bo gdy was, wiecie... zaatakują, to tu, jakby szedł jedną... o, czekajcie, strzałkę. A to chciała właśnie, bo tego jeszcze nie miałam, te pig berry bush. Co to są te berry bush? To są normalne jagody? Co? O czym ty mówisz? Te krzaki jagodowe. No jagody, jak to? Normalne jagody. Nie, no bo normalne na takich krzakach... Trochę inaczej wyglądają, nie? No właśnie, to są normalne, tak? Jagody. Dobra, to zbieram. Jak inaczej wyglądają? Nie wiem, takie inne drzewko, też mi się wydaje. Co ty? Nie. Dobra, słuchajcie, spójrzmy na mapę. Przydałoby się, dziewczyny, znaleźć jakieś fajne miejsce na obóz. Dlatego chodźcie bardziej w stronę zachodnią. A tam było dużo złota, Gosia, i nie wzięłyśmy. Wzięłaś tam coś tego ptoka? Nie, tam jest złoto, to wracamy, bo potrzebujemy... No, tego ptoka było tyle złota, tylko on mnie go nie musiałam zwiać. Do góry, ja zabiłam indyka. Ej, ja muszę coś zjeść. Czekajcie. No zjedz, zjedz! Nie mówmy o tym, to tajemnica. Zjedz. Jedz, dziecko, jedz. O! Jest, tu jest złoto, ale ja nie mam kilofa, czekaj. Aha, nie mam tego. Taka dziewczyny. Co to jest? Uciekaj, bo on cię dziabnie. Co to duże jest? Ale słuchaj, ma puste gniazdo. Uciekaj! Ale ja uciekam, ale co to jest? Stasiu, patrz. Wejdź na ścieżkę, no i zwiewaj. No, ale... No i zwiewaj! Dobra, chyba już odpuścił. Czy ja potrzebuję... Boże, uwziął się na mnie. Flinty, bo nie mam ten. Czekajcie, nie chcę się zgubić. To gdzie ten to nasz to obóz? To jest trzeba było zrobić sobie ten, młotek. Młotek? Patrz ten ptasiur, jaki kurde upierdliwy, ja pierniczę. Ja idę za Asią. Ja nie mam miejsca jak zwykle. Powiedzcie... Czekajcie, bo ja się ubiorę, bo wy jeszcze nie widzieliście, właśnie ja mówię o dziewczynach, a wy nie widzicie mojej postaci. Patrzcie, jaka jestem piękna. Proszę. Czekaj, jagody. Moje jagody! Moje! Słyszysz ty, a? W ogóle moja postać to jest księżniczka mono... Jak Mononoke. Mononoke z anime. Jezu, co to jest za dziura? Nie znam na anime, więc wiecie. Ta dziura jest zła? Taka z zębami. Nie, tam przeniesiesz, słuchaj, do innego... Teleport, co mówiłam ci o tym. To jakby... Aha. Ale zabiera poczytalność. A tu są groby. Lofa. I tak, groby można rozkopać, ale to też zabiera poczytalność. Chodźmy, weź sobie tutaj tą trawiastą zbroję. Ona za wiele nie daje, ale jak leży, to weź. No, po co? O, to jest zbroja. Leży, to bierz. Jak to ubrać? A już mam ubraną. Ładniej wyglądałam bez niej. Bo ona i tak za wiele nie daje. A jak się ją? Mogę upalić na przykład. Kurczę, miejsca nie mam. Holender. Mogę sobie pochodzić. Zwyczajna jestem do plecaczka i... No. A to jakaś... Ja też już nie mam miejsca, niestety, dlatego musimy dziewczyny znaleźć w miarę fajne miejsce. Ja mam 2 złota, słuchaj, jak coś, to... No, ty jeszcze... Słuchajcie, zrobimy tak, ja postawię tutaj maszynę, żeby była, żebyśmy mogły właśnie sobie zrobić plecaki. Dobra, tu jest miejsce, nie ma tu... Nie, ten tam jest na dole, robimy nie? Robimy sobie właśnie plecaki. Czekaj, wezmę robimy sobie jeszcze tu. One były w tej linii? Prawie ja nie mam, oh my god, jak to się stało, że to w czym były plecaki? W którym? O, zbroja. Czy nie pamiętam, gdzie był plecaczek. A tu jest, to ja nie mam trawy i patyków. To ja sobie już zrobiłam. Ile ja mam? Ile tam tej trawy, czekaj. Czekajcie, na chwilę to wywalę. Ale ja patyczki się skąd brało? Też zawsze zapominam, kurde. Gosia, w tym diamenciku jest, ja? Nie. Przepraszam bardzo, skąd wziąć patyczki? A tu jest, Jezus, ślepa. Haha, mam plecak. Mam backpack, jestem Dora. Jak się robi patyczki? Patyczki trzeba zbierać! Z czego? Rosną sobie. A, nie da się z drewna przerobić jak w Minecraftie. Nie. Czy ktoś ma trochę trawy mi użyczyć? Ja mam jedną aż. Ja też mam jedną trawę. Chcesz? Da ci to coś w ogóle. To też ci mogę dać jedną. Aż. Chcesz moją jedną trawę? Możemy nie mieć trawy. Słuchaj, a my ogniska... No, ognisko. No, ci się tutaj trzymać. Zbieramy trawę, bo ogniska nie zrobimy. A Marysia... świeci, nie? To co? Ale i tak musimy nas... No to tu masz patyki, ale leć tu za nami, bo kurde, jak nam zginiesz, to... Ej, noc będzie zaraz! Gdzie jest trawa? Jezu, jaki wstyd, jak my kojftniemy, dziewczyny. Chodź tu, Mary, szybko. No idę. Kurde, to nie ma trawy. Mary się musi tu... Jest!
Szybko, bierz. O, jest, tu jeszcze. Dobra, ja robię ognisko. No. A moje światło wam nie pomaga? Pomaga, ale no wiesz. Jeronie, jaki wstyd. Mary, jedz. Trzeba by było ciąć, dziewczyny. Trzeba by było to ciąć. Ja sobie ugotuję. Nie, dobra. Nie będzie źle. Wiecie, pierwszy odcinek trochę będzie nie ogarnął, bo wiecie, no musimy tutaj... Trochę bardzo. Pozbierać parę rzeczy, tak? Aha, i pamiętajcie, że jak będziemy bardzo dużo drzewa ścinać, to nam wyjdzie drzewiec. A taki. Widziałam ostatnio u ciebie właśnie tego drzewca. Tak. Ale zostawiłaś go, bo on taki powolniak, nie? Tak. I on się może przydać czasami, Sula, chcesz mięso z króliczka? Wiesz co, na razie nie. Chyba, że ten, jakby będzie ci się psuło, jak już będzie na żółtym, to wtedy je przepiecz. To mięso przepiecz, no nie? No już je przepiekłam. Zobaczcie, jak mi szybko ten głód. Najlepiej, dopóki masz zielone, to zostawić. Dopiero jak ci się na przykład zrobi żółte, no, to wtedy przepiecz i on ci jakby odnowi... Aha, bo myślałam, że ono mi więcej głodu zapełnia. Mięso trzeba zawsze przepiec, bo surowe... I nie surowe co? To piękna z wiankiem. Mary, zasłaniasz mnie. O, przepraszam. Zobaczcie, jaki piękny wianek mam. A zobaczcie, jaka Marysia jest śliczna. Jakie masz te, jaką masz biżuterię na włosach. No nie, trzeba być fashion w lesie, a nie. Jak umierasz, to ładnie ubraną. Panie, gdzie ta jest, Gosia? Z tym futrem na głowie. Ona ma super to futro na głowie. Dobra, marchewka. To ja też chciałam. Tutaj właśnie poczytalność. Nie wiem, właśnie. Ja idę za nią, bo ja się boję, że ja się zgubię. Właśnie poczytalność, jak deszcz pada, to jest fajne, bo to jest jakiś elfik. Tam a co taki... to jest to? Złota już nie potrzebujemy, ja mam 4, Cutstone, ale... Co to? Gdzieś... Daj, nie zbieraj, bo daj mi te kamienie, bo później zrobimy sobie garnek. Czekaj. Co to za bębenek? Dałam ci? To jest taki do magii, tylko ale na razie go, wiecie co, zostawię go na razie, bo i tak nam się teraz nie przyda. Czy on tu będzie widniał nam? Czekajcie. Dobiorę, to jest ten. Dobra, mam jedne patyczki w końcu. A co to jest? Dobra. One man band? Co to jest? No to mówiła o tym przed chwilą Gosia, że to jest do magii. Teraz to zostawiamy. Myślałam, że ona mówi o tych kamieniach, że to do jakiejś magii. Kiedy psy? Siódmy dzień, nie? Gosia jakoś tak. Tak, od siódmego, ale wiesz, może być później. 11 też często zależy. Musimy, słuchajcie, znaleźć dobre... Trzeba by sobie jakąś... tymi łapkami... się kłócą no, trzeba by ten jakiś... no... Kurde, uciekła mi myśl. O, szyszka. Blada. Dupa wołowa. A co to jest taka głowa martwej świni na takim polu, na takim patyku? To musimy rozwalić młotkiem i z tych... Ja mówię, to są skóry ze świni, ja mówię... To był ten ptasiur, chodź stąd. Z tego wylatują właśnie kuperki i możemy sobie zrobić kaski. Zobaczcie. Ja ma Chester. O, Chester! Czyj to? No mój Chester. Już masz! Kiedy ty to znalazłaś? A no, znalazłam. I nic się nie chwali. No właśnie. No mówiłam, tylko wy tak A jak się go oswaja? Jego się nie oswaja. Sorry, ukradłam ci coś. Znajdujesz coś takiego, zobacz. Chodź z okiem. No. O. Eibon, Eibon, nie? To się nazywa. A gdzie ty to znalazłaś? To się generuje losowo na mapie. Chodź też skoczymy sobie w tunel. Za mną! Jesteś pewna, że to bezpieczne? Tak, jestem pewna. O, chodź. A jak się wskakuje w tunel? No, kliknij. Aha, dobra. Chester jest czas. O, patyczki, Mary! Już zanim tu zostaw mi patyczki! Patyczki są takie cenne! Niechcące. A daleko nas to przeniosło? Ja sobie mapkę zobaczę. Aha. W ogóle, gdzie my? A my jesteśmy... A tam są pająki na mapie. Tak, są pająki i... Tu są pająki! One gonią, one zabijają. W ogóle, dlaczego ja nie mam dzidy jeszcze w tamtym... A co to za dywan? Wow. Co to jest? Gosia! To moje dywany! O, koniki, uciekajcie! Co? Musimy zabić je, dobra, bo tu na lodówkę będziemy mieć przekładnie. Z nich się, jak je zabijemy... Ale coś goni. To jest mocne. Nie? Jakiś drewniany... Nie, tu śpi! Ej, tego śpiącego można by, nie? Nie, on się obudzi, Asia. A tu jest świnia, ona też jest zła? Nie. Przyjdziemy tu, jakby zrobić sobie jakąś zbroję. Ojej, coś mam na żółto. Chodź, chodź. To ja sobie to zjem. No. No. Spoko, to będziemy przekładnie na lodówkę, bardzo dobrze. To jest po prostu... A zły kwiat do czego jest? Zły kwiat to ci zabierze poczytalność. Ale tylko jak będę mieć go ze sobą? To jak go podniesiesz. Aha.
A z niego robi się koszmarne paliwo, wiesz? To już jakbyś zrobiła sobie... Tu mamy, bo żab już nie ma, nie? Słuchajcie, musimy znaleźć jakieś fajne miejsce. Najlepiej byłoby, gdybyśmy znalazły bawoły. Rywalizacja. Tam wcześniej były bawoły, czy nie? Czy mi się już pomyliło? Kret. No. Wiesz, nie spotkałyśmy bawołów. Zasłania mi coś tego kreta. Chciałam go zabić. To takie satysfakcjonujące. Kamerka. Co ty chciałaś powiedzieć? To takie satysfakcjonujące, jak może. Tak, zabijanie kretów. A tak to na początku mówiła, że ten... No bo mi jest smutno, że one mi ufają, tak? Ten kret mi nigdy nie zaufał, a te króliczki mi ufają i to jest takie... Kret się spłodzi, on ci wszystko zabierze, co leży na ziemi. Na przykład kamień, one zabierają kamienie kradną. No właśnie, no to jak mam go lubić? Słuchaj, można zrobić tak. Ktoś wam pokaże. No, pokazuj. Sawanna. Wezmę jedno. Tylko stójcie, nie ruszajcie się. No. Co to jest? Ale ona mu dała taką tą. Flinta. Aha, nie widziałam, bo ta twoja czapa zasłoniła mi, co ty tam robiłaś. Ja bym chciała sobie włócznię zrobić. Jako przynęło. Ale to ta maszyna jest potrzebna, nie? Włócznia. To jest sawanna, jakby to były bawoły. Czemu? Musimy być przy królikach, bo Mary będzie nam zabijać króliki, więc musimy być przy... Nie, to tam Ryra, ja tam... Asia i tak nie może tego jeść. Ale Asia, no ale my jesteśmy we dwie. Ten, a pamiętasz, jak mi rybę chciałaś dać, nie Gosia, a ona, że nie, a my o co chodzi? A ona, że kurczę, wegetarianka, czy wyganka, czy jak to? Nie wiem, w sumie ona chyba... Nic taka nie jest. Chorowa jest. No, tylko i wyłącznie warzywa. Co to jest animal track? Ślad zwierzęcia? A tak, właśnie tropa. Też mam tropa. Ale do czy... Tropa. Kto zostawia te tropa? O, kolorowe drzewo? To jest to kolorowe drzewo? Tak. Jak je zetniesz, to będziesz miał... O, to są... Macie już tę trawę, bo później znowu będziemy kwiczeć. Nie wiem, ja muszę coś zjeść. No, jedz, Mary. Nie, postać szybciej, słuchajcie, zbiera, jak może już zauważyliście. No. O, tu jest z tobą się nie ma co ścigać. Kurczę, gdzie ty poszłaś? W dół, czy? Ja widzę jeszcze Mary, ale... O, jeju, to jest ten wielki ptak! Ja uciekam. To ja idę do Asi. Będziemy sobie wyrywać patyczki, marchewki i jagódki. Czekaj, to już zwijam tego patyka, bo zaraz tu przyleziesz. Trawa! A nie, wiesz co, weź tę trawę, ja sobie wezmę. To samo mięso, no. Kurde, moje jagody się psują, trzeba by to... Nie wiem, no szkoda mi tego, zjedz to. Dobra, poczekamy jeszcze. Żółte mogę jeść jeszcze, Gosia, nie? Czerwone już nie mogę, tak? Czy żółte już nie? Ale możesz. Mogę. Tu mam dobra, słuchajcie, mam w miarę wszystkiego dużo, tylko Gosia trzeba by to... Trzeba by ją znaleźć w zrobić ogóle. Ten, żeby zrobić... że tu jej nie będę widzieć w ogóle. Żeby zrobić dzidy sobie. Bo jak już... Maszynę tam gdzieś postawiłam, a jak nie to... Maszyna to jest tam, byśmy przez dziurę musiały przejść. Czekaj, może tu są te... Może tu będą... Wiesz co? Ognicho trzeba zrobić. No, co tak. Się robi? Hello. Ja robię, to chodźcie do mnie. Ja już ale... mam. No właśnie. No ja sobie to wszystko przepiekę. Ja masz coś do jedzenia? Piekę. Mary, masz tam coś? No mam, a masz chcesz coś? Nie masz bo nic. Ja mam też warzywne rzeczy. Aha, mam, mogę marchewki ci dać. Umarła, to właśnie chciałam od pająków, żeby, wiecie, ożywić później. Ona gdzieś tam... Ja będę musiała u niej na nagraniu zobaczyć, gdzie ona w ogóle łaziła. I co ona bez nas robi? No, to jakby, jak któraś umrze, to będziemy już mogły ożywić w razie czego. O, to fajnie, czekaj, jedz. No ja tu stoczyłam wielką walkę z pająkami, chyba z 6 na raz zabiłam. Taki... Teraz? Tak. Nawet się nie powie, a czyje są takie wielkie oczy? Żeby nie zgadzać. Taki, aha, ja, bez to taka cisza, ja mówię. Tak, nie czym. Nic nie mówiła, walczę z pająkami, a... A my z Mary zbieractwo, nie? No. Mary zbieractwo. Trzeba się zadbać o nas, żeby... My jesteśmy, ona jest wojowniczka indianka, my jesteśmy elfki ogrodniczki. Tak, dokładnie, no dokładnie. Tutaj dziewczyny 20 minut, to co 10 minut? Woda. Jest dzień, nie? Chyba przejdzie. No miały być 3 dni, nie? Czy nie? A już jest 4. Nam, aha. Nie, bo tak szacowałyśmy, że nam tak zejdzie. A ile nagrywamy? 20 minut. No to jeszcze 10 minut można nagrać. No, nie, to jakieś skały. A jak się ma... Ja miałam kilof. Zrób kilof sobie. Jak... Ale ja mam, bo znalazłam. Jak się go zrobi? Aha. Właśnie. No. I po co ci ten kilof? Po co ci ten kilof? Po co ci ten kilof? Wiedziałaś, żebym sobie zrobił. Ja robiłam kalefanta i zapomniałam o tym.
A to co to jest? Exymol. Aha, dobra. Tu sobie możesz złoto, Mary. Tu masz złoto w takie. Widzisz takie kreseczki. Mary, wytropię, bo ty chyba jeszcze nie widziałaś koalefanta, co? Jest ptasiu, uważaj, on ma jajo. Zwinąć mu jajo! Weź go te. Nie, nie brać mu jajka? Weź! A co to jest to takie przeźroczysty ptasiu? Weź jajko, wyhodujemy sobie. Co to jest to taki cień? Uciekaj! O kurde! Uciekaj, pod mu zwinam jajo! Ja pierdolę, on mnie dogoni. Zapierniczaj szybciej, tu jest ścieżka! Do góry! Ja na dół lecę! No to już się nie znajdzie. Ja wiem! Uciek? O, to jest pustynia, to będzie ten! Mera, Mary chyba mnie załatwi za to jajo. No uciekaj! Nie. Uciekaj! Walcz! Nie walcz, tylko uciekaj. To uciekaj! Po dróżkach, Asia, po dróżkach! A tu dróżek już. O cholera. Gdzie jest? Mary... I jeszcze w pająki. A nie, to ty je zabiłaś, tu te pająki, to dobrze. Zwiwaj! Kurde. To pewno zaraz trafię na nogi. Mam problem z marchewką. Nie mieści mi się. Co ci się nie mieści? Rzeczy mi się już nie mieszczą. No to... Zobacz, czego tam nie potrzebujesz, jakiś tam pieprzu. Szkoda mi, ale głupia jestem, głupio zrobiłam. Mary, spieprzaj, lecie za nami. Co? Lecie jeszcze za wami. Chyba tak, nie wiem, nie jestem pewna. Dobra. Mary! Lecie za nami, ty już mnie wyprzedziłaś, on teraz do mnie. Nie było tak długo, przestrzegaj, cholera. Bo ja tutaj mam modę na te inne, na te ładne kolefanty. Chodźcie tutaj do mnie, bo Mary, musisz tutaj przyjść koniecznie, bo muszę ci coś ważnego pokazać. Bo dobrze. Jeszcze czy on jeszcze za mną leci, czy nie? Nie wiem, ja go... Za mną nie leci, a ty mnie wyprzedziłaś, zostawiłaś na pożarcie. Dobra, idę do was, bo nie wiem, co wy tam robicie. Ja idę za Asią. Ja jestem w zaniach. Nie, nie, wracamy, bo tu te konie znowu nas będą gonić. Kule, bele, z każdej strony. Dobra, Gosia, ty tu przeleciałaś teraz przed momentem. Czekaj, gdzie on jest? To na mapie widać, gdzie on jest? Tak. Ja was widzę. Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę na mapce. Nie, ja widzę tego... siebie i Asię. Gdzie ty jesteś? Czemu ja cię na mapce nie mam? Jajko, które właśnie zwinęłam, nie ma. Nie widzę cię. Ej, ej, bo żaby tu, chodź, bo one nam... Gdzie jest to jajo? Jest to jajo? Jest. I, ale słuchajcie, mam rzuty zmienia. Straszne. Co za to jajko? Jesteś chora. Jajeczko ukradłam znowu. Mamy na ten, na ul. Ja ci powiedziałam, że możesz sobie wyhodować tego ptasiora. I on jest słodki, jak jest mały, ale jak urośnie, to cię będzie chciał zabić, no. Są pająki. Ale my trzeba wyhodować, wiesz, zawsze tak jest. O fuj, pająki. Attraction. Chodźcie do mnie, dziewczyny, no. Nie ma, a gdzie jesteś, powiedz? No właśnie. Bo my cię nie widzimy, ja ciebie nie widzę, nie mam twojego tego. Ja też nie mam, na mapce jej nie widzę. Na mapce nie, ale powinnaś mieć ten A wskaźnik. Na mapce nie powinnam cię widzieć? Nie. Na mapce ciebie nie ma. A powiedz mi, koło czego jesteś, jakiś punkt? Koło tego jaja coś zabrałaś. Aha, dobra, no to idziemy na dół. Mary, na dół ścieżką. Tak, moja orientacja w terenie. A moja? W ogóle. Skąd ty wziąłeś to jajo? Lepiej powinnaś... O, tu już w dół, nie? Zwinam. Można tędy, może na ścieżką, tylko tu trzeba uwagi na ten pieczór. Nie. Jezus, tak daleko, gdzie wyście po lasu? W ogóle w zupełnie drugą stronę. O, ja uciekałam, słuchaj, ja nie patrzyłam, gdzie ja idę, ja po prostu wiem. Dobra, chodźcie. O, cześć. Ja mam przed ptasiurem. Hej, Chester. Chodźcie. Jaki słodki, ja też chcę mieć jakieś zwierzątko. Co to za kwiaty? Dawać je, kurde, co to leży, no, na drodze coś. No, że ja po drodze jak spieprzałam, słuchajcie, to zobaczcie, sypało mi się z plecaków. Widzę to zwianka. Nie, jak ja spieprzałam przed tym ptakiem, to wszystko mi wylatywało po prostu. Czekajcie, nie jest... Dobra, tędy idziemy. Są te ślady, tak? Będziemy tu go śledzić? Tropić, nie. Tropić, będziemy tropić. Chodźcie, chodźcie. Ale słodko one podskakują wszystkie trzy. To znaczy my tak słodko podskakujemy. My tak podskakujemy słodko, tak. Słodko. Tula z tą dziną. Ty, 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 ty. No. Za mną! Ale widzicie? Za mną! Widać, kto jest przewodnikiem. Ja z siekierą, Asia z kirofem. Ale... Bo jest przejście, tu widzę. Masakra. Kurczę, Chester na końcu za nami. Kochany słodziak, futrzaczek. No, jakbyśmy miały klejnoty, ja mam chyba jeden, to byśmy go zamieniły właśnie w śnieżnego. Słuchajcie, to można te kłębki łapać i z nich wypadają różne jakie tam... Jakie kłębki? Trawa chyba, ostatnio mi trawa. Słuchaj, ty nas kozola ciągniesz. Gdzie wy widzicie jakieś kłębki? Chodźcie, chodź. Kozol! Ry, przygotuj się, że będziemy musiały spieszać zaraz, ona nas do domu chodzi. Chodź, nie, tam mam dla niej niespodziankę.
Umrę? Stać i olbrzymiej muchy. Także... No nie psuj niespodzianki! Daj spokój! To jest wstrętne, paskudne. Nie, najpierw mi pokażę pięknego kolefanta, ale leśnego chyba. Chcę ci zabydlić oczy tym kolefantem. Nie, to jest okay. Bo to tak nie można laszać. Czekajcie. No. O, a to jest co to jest, Kosia? Lapa? Jest! O nie, słodziacze! Ojej! Obok jeszcze zobaczcie, co mamy! Tutaj! Ojeju. No. On atakuje, uważajcie, bo to jest kamienny chyba jednak. Widzisz Merę? Nie. Czy jeszcze nie? No serio, jak nie widzisz? O fuj! Jest, jest! Ucieka, co ucieka. To za gunwo? Teraz jak... Merę! Ale... Jak ja przez ciebie umrę... Dróżkę, Merę! Nie widzę dróżki! Ona na mnie, ta mucha! A wiecie, że ja szybko ginę? Chodźcie, chodźcie! Mam bardzo mało życia, dobra. Niespodzianka, fajna niespodzianka. To muszę was zobaczyć, to jest najgorszy boss w całej grze. Muchozu. Tam to coś? To no po co ty nas tam prowadzisz czwartego dnia? No bo chciałam ci pokazać, żebyś widziała. No. Żebyś wiedziała... Cisz się tu, patrz! Żebyś wiedziała, czego unikać. Ja złapałam kuleczkę, a ta sobie zebrała. Okej, zobaczycie kozy, bo chyba Asia ty nie widziałaś. Nie widziałam. O, tu jest, zobaczcie. Słuchaj, a on, ta mucha nie atakuje tego olifanta tam? Nie olifant. Ojej! Olifant. One mocno biją? No olifant to jest słoń. Ojej! Tutaj zrobimy sobie... Ojej, co, one umarły? Śpią! Po prostu śpią, ale na twarz... Jemy, jak ktoś... Słuchaj, padły na twarz. Ja jem te zgnite moje już prawie te, ale no nie A co to są Dark Petals? To mogę jeść czy nie? Petals? Ojej, mózg mi spada od tego. O, zażarłaś coś nie ten. Zażarłaś, bo nie słyszałam. Dark Petals, to się nazywa jakieś tam. A czemu mi cały czas spada mózg? A co z tym jajeczkiem, Gosia? Chcesz to jajko? Jak mam sobie poprawić poczytalność? Kwiatki trzeba zbierać, albo coś wytworzyć przy maszynie. Mam wianek na dzień, wiesz? Bo ja mam 86, to nie wiem, czy to jest mało, czy dużo. No, nie za dużo. Trochę mi zasłaniasz ognisko, nie mogę trafić. Jak takie ręce cię będą gonić, to musisz je odganiać. Powiedz jej, wiesz, żeby ten... No ale na razie cię... Ale ja tu widzę takie dziwne cienie. Spokojnie, halo. Rozgardziasz tutaj. Jezu, nie. Trzy kobiety, jeszcze wszystkie, które dużo gadają, to wiecie... No, przerąbane, tego się nie będzie dało oglądać. Ej, ja nie dam wianek. Czekaj, chodź no tutaj. Masz, załóż ale, to. No, załóż. No, ale... Tego. Załóż to na głowę. Ale gdzie on jest? No dałam ci go, w tym masz. Zobacz w plecaku z prawej strony. O, i teraz ci będzie... No tak ładnie wyglądasz. Ja myślę, że skończymy, dziewczyny. Jest prawie 30 minut, jesteśmy w ładnych puzek, daleko... Czekaj, te takie... Te takie dziwne cienie to jest wytwór mojej chorej wyobraźni? Tak, jest ci spada. Wianek ci podniesie. Ten wianek do zwrotu. Dobrze, dobrze. Dobra. To co, kochani, kończymy, nie? Tak. Mamy nadzieję, że wam się podobał taki odcinek. Mam nadzieję, że przetrwaliście to i wiecie, co kto mówił i kiedy. Tak. Wszystkie się wiemy. Jajo mamy, jajo, słuchajcie, ale kurczę, nie mamy ten, nie mamy jeszcze bazy, także na tym skupiamy. A ja mam pożyczony wianek. Kwiatów, także spokojnie sobie zrobimy. Dobra, kochani. Tylko znajdziemy odpowiednie miejsce. I pamiętajcie, oczywiście każda ma swoją perspektywę. Tak. Więc zajrzyjcie do każdej. Linki w opisie i w adnotacjach. Dobra, kurde, no dajcie sobie. Takie trochę śmieszne, no ale dobra. Znają, to taka prawda. Creepy. Dobra, kochani. Tak, moim zadaniem będzie poduczyć troszeczkę dziewczyny gry. Tak, ja bardzo chciałam, słuchajcie, to ja właśnie namawiałam Gosię, bo tak zmyśliła. No, ja mówię, pokaż Gosia, nie być taka. Chciałam sobie pograć, jeszcze była promocja właśnie na Steamie, Don't Starve'a kupiłam i... No, halo! Co? Mary, my gdzieś tam od tyłu. A przepraszam! Mary cię tam gdzieś od tyłu. Nic nie robiłam. Dobra, kochani. To jak już takie rzeczy się tu dzieją, słuchajcie, trzeba kończyć. Dokładnie. Ja wam przesyłam buziole. Ja również. No, pa, pa. Pa, pa.